Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Solat Kutwa. Dzisiaj zagramy sobie w Terra Online. Ja właśnie wybieram sobie tutaj jakiś serwer. Myślę, że niemiecki serwer będzie odpowiedni. Klikniemy Enter Server. Zobaczymy, co tutaj dalej pójdzie. Powiem wam, że to są pierwsze moje wrażenia z tej gry. Jeszcze w nią nie grałem. Ale tutaj właśnie kolega iCracket, znany również jako Zło, zachęcił mnie, abym właśnie ściągnął tą grę. Ona jest na chwilę obecną free to play, aczkolwiek jest to taka jakby wersja trial. Natomiast już od lutego tego roku właśnie ta gra będzie takim 100% free to play, gdzie nie będzie podziału na graczy. Na graczy trial, a graczy takich normalnych. No dobra, także udało mi się tutaj dostać na ten serwer. Stworzymy sobie nową postać. Nie wiem, co tutaj właściwie powinienem wybrać na początek. No, tak jak mówiłem, są to takie moje pierwsze wrażenia z tej gry. No, gra widzę troszeczkę się długo ładuje. Szczególnie może to przez to, że ja nagrywam w tym samym czasie, kiedy próbuję tutaj coś zrobić. A mianowicie stworzyć postać. Z tego co wiem, to ta gra jest bardzo fajnie zoptymalizowana. A i oglądałem oczywiście recenzję Roka tej gry już wcześniej. Może nie tyle recenzję, co jego gameplay krótki. I muszę przyznać, że podobało mi się, naprawdę podobało mi się to nawet. Było całkiem spoko. Tutaj na razie sobie patrzę ten klas, jak on mniej więcej się prezentuje. Aman to chyba Amantem nie jest. No, bez przesady ludzie, jakimś trolem to ja też nie chcę być. No, to chyba przesada z deka. Elfem to w życiu ludzie. Klas. Staniemy człowiekiem w końcu. Bo to jesteśmy ludźmi. Boże święty. No ta jest optymalna, naprawdę. Ta fajna. O Boże święty.
zmieniać jeszcze właściwie. Także no. Dobra, kutwa, no lecimy. Keyboard. Ciekawe, jak to się prezentuje gameplay w tej grze. Mam nadzieję, że całkiem nieźle. No, gra tu się już ładuje. 48, całkiem szybko się ładuje, naprawdę. Na pewno minusem tej gry jest to, że strasznie długo się ładuje. Znaczy ładuje. Ściąga, ładuje, wszystko razem. Co my tu musimy najpierw zrobić? Słyszałem tutaj właśnie od zło, że jest to gra podobna do Alots Online. Co można sugerować? What the fuck? Aha, tak. Be a scholar, but don't be just a scholar. I teraz musimy coś zdobyć, zdaje się. Medic. Droga. A wiecie co, ta gra chyba jest za głośna. No dobra, wiecie co, zrobię tutaj pewną rzecz, mianowicie opcję, wtedy mam takie wrażenie, że ta gra jest troszeczkę za głośna. O, teraz myślę, że będzie ok. No nie, pomyślę, co tutaj trzeba teraz zrobić. Reach the beach. Dobra. When your dreams speak to you, listen. Okej. Właściwie nie wiem, o co chodziło w tym questie. Nie chcę się tutaj za bardzo wczuwać, bo ja po prostu... Nie to, że jestem fanem fabuły takich gier, ale generalnie bardzo lubię po prostu różnego typu mordobicia. Właśnie tutaj najważniejsze dla mnie jest PvP w takich grach. W grach tego typu. I dla mnie po prostu ważnym aspektem każdej gry tego typu jest to, żeby zabijać generalnie, tak? Wbijać ten level, być coraz potężniejszym. Gdzie tu powinniśmy się kierować? Ach, w tą stronę. No i generalnie zauważyłem, że ta minimapka jest taka może troszeczkę za mała. Ciężko się tam zorientować, o co mi chodzi. Już tutaj teoretycznie miałem przyjść. Ale co dokładnie zrobić? Tego nie wiem. No okej, dobra, także wracam po tym cięciu. Właśnie tam zrobiłem cięcie, ponieważ wiecie co? Gear. Uświadomiłem sobie teraz, o co chodziło z gear. Gear to również zestaw. Także pomyślałem w sumie teraz chwilę i stwierdziłem, że chodzi pewnie o seta. Coś w stylu... Gdzie tutaj mamy coś takiego? Profile, jest. Tutaj właśnie zakładamy sobie tak jakby te nasze itemy, tak? O to chyba chodziło. Z tym gearem, takie mam wrażenie. Nie wiem jak tutaj automatycznie się zakłada. Ach, prawda, dobra. I to chyba było... Chyba na tyle, tak? No dobrze, udało się. Equip the gear and then talk to the centurion. Widzicie? Dałem sobie radę. Jednak znajomość angielskiego w tych grach jest bardzo potrzebna. Report. Tak, bla. A teraz to. No okej. Okay. Mniej więcej rozumiem, o co chodzi. Teraz idziemy tam. Musimy po prostu dowiedzieć się, co tutaj się dzieje. Tego ziomka. Reach the beach. Wiecie co, nie chcę mi się tego czytać i tłumaczyć, bo to będzie takie senseless, strasznie, moim zdaniem. Po prostu nadaje się do takich rzeczy.
Take the adjutant staff. A tak, to the adjutant staff. Gdzie to jest? Ach, tak. Chyba, że bardzo będziecie chcieli, to możecie napisać tutaj w komentarzach, czy chcecie, żebym czytał wam to, co jest tutaj w questach napisane. Staram się to jakoś przetłumaczyć. Ale obecnie po prostu uważam, że to jest naprawdę bezsensowne. Wiem, że... Rzeczy są ważne, ale... Udało mi się chyba coś dostać. Tak, skończyłem quest pierwszy, Reach the beach. Tutaj właśnie sobie kończymy quest, możemy wybrać sobie jeden itemek. Ja myślę, że tutaj potki na chapce się bardziej... Aha, tu dwie rzeczy dostaję. Dobra. Myślałem, że trzeba coś wybrać. A tu jednak nie, całe szczęście. Find the cave and go inside. A tu się otworzyły nam takie wrota, czy raczej brama. I musimy znaleźć cave. Czyli taką jakby jaskinię. Zdaje się, że to chodziło o to. Through the beach cave. Keep. Sandy. Wrażenie, że tędy trzeba iść po prostu. Wow, jakie odpowiedzi dają ostre. Naciśnij spację, żeby skoczyć. Niesamowite. Naprawdę. Okej, okay, także wracam do was tutaj. Udało mi się, że udało mi się. Przeszedłem przez ten drauta, bo ostatnim razem się zatrzymałem. Zobaczyłem, że mamy tutaj do pokonania wielu przeciwników gdzieś tam. Czy może przeciwników? Widzę czerwone kropki, które moim zdaniem właśnie sugerują, że jest tu przeciwnik. Natomiast jak się tam dostać, nie mam pojęcia. Ach, F to climb. Chyba zaraz będziecie świadkami tutaj mojego pierwszego starcia w tej grze. W grze, jaką jest Terra Online. Będzie to starcie z przeciwnikami. Mam nadzieję, że uda mi się coś tam zrobić ciekawego. Jakoś zniszczyć tych wrogów, nie wiem, co dokładnie z nim zrobić. A być może w ogóle nawet nie będę jeszcze na chwilę obecny. Czego tutaj robił? Alt. Okay. Tutaj jeszcze raz na górę wejdziemy sobie, bo tutaj widziałem, nic ciekawego nie było. Oj, i tym razem chyba już możemy się zmierzyć z hordami przeciwników. Mam takie dziwne wrażenie. Demoniczny zombie. Wow. Postaciom, które trzymają nas na daleki dystans, a my jesteśmy taką postacią lubiącą zwarcie raczej. Dlatego też uważam, że trójka, trzecia umiejętność jest bardzo fajna właśnie do skrócenia dystansu. Może się naprawdę bardzo, bardzo przydać.
są moi, dobra. Przyjmę pomóc, rozumiem. Czy coś w stylu? No, to na razie nigdzie mnie nie prowadzi tutaj. I niestety ktoś cały czas pisze do mnie na Steamie. No nie chcę się tego wyciszać, ponieważ musiałem zmienić okno i te sprawy. A to pewnie trwałoby dosyć długo. I sobie powalczymy z jakimiś blowami. Jeśli myślę, że ja się nie boję, to są w błędzie. Lol. Co to było? Ogień, szmato. Wow, jakiś boss? What the fuck? No. Tak to się robi w wielkim mieście. Widzieliście, jak rozwaliłem. O, tu jeszcze jeden wariat, tak? No co, ziomek? Ty biedaczka, chcesz mnie samego bić? O, już teraz nie taki mocny, co? Frajerze. Ach, czuję respekt, ziomek. Widać, że czuję respekt. And find the element. What the fuck was that? No dobra, tu widzę całe hordy przeciwników są. Dalej. Widzę, że ta gra za bardzo mnie nie lubi przez to. Wow. Tu już troszeczkę brakuje hapka. Trzeba łyknąć chyba potionki. Mają cleryków, a ja nie za bardzo. O! Resurrection. No to jest ich przewaga, ja nie mam tutaj. No, pisz. Końcu, Boże, ile tam męczy. No, Eleo, chyba ci pomogę, co? Jakoś tak. Mam wrażenie. Na kleryka może trzeba było wybrać albo coś, co leczy, bo kurczę, widzę, ciężko jest. No, Eleo, pomogłem ci. Już także z tobą gadam sobie tutaj śmiało. Nie za bardzo chce mi się czytać to, ale myślę, że zaraz to zniszczy. Tak, przemyślałem. Kogoś teraz pewnie spotkamy, to jest jakaś pewnie drużyna, która będzie ze mną chodzić. Jest jakiś kleryk. To jest jakiś właśnie, jak mi się wydaje, kleryk. Tu jest jakiś pewnie tank. Tak, i tak jak myślałem, jest to drużyna, która ze mną chodzi. No dobra, także pójdziemy sobie tutaj. O, dobrze, dobrze, chyba myślę. Bo widzę, że musimy się zmierzyć z tym czymś. Wiecie co, może po zmierzeniu się z tym potworem zakończymy sobie tutaj nasze igraszki, że tak powiem, z tą grą. Wow. Fuck. Naprawdę bardzo, bardzo mocne rzeczy. Oh fuck! Oh fuck! Czekajmy lepiej. Jest to
hapsa? O Jezus. Za dużo, zdecydowanie. Oj, nie jestem nawet w zasięgu. Ora. Ale staram się coś tutaj zadać, jakieś obrażenia. No przeszedł sobie po mnie ziomek normalnie. Bez perw. Teraz musimy wypnąć jakieś fotki. No nie, i wszyscy za mną gonią, no dlaczego ja? Dobrze, ale tam moi go skubią. No uciekając to chyba nie wygram. Dobrze, bo sam zaraz spadnie. No, wkurza mi, że te płotki tam latają. To jest najbardziej irytujące. A kleryk to średnio chce coś zrobić. Oh fuck. Oh fuck. Oh god damn. Znowu za mną biegniesz, szmatą? Lol, co to było? Dlaczego on ma coraz więcej hapca? A ja coraz mniej. Kupnę sobie Health Potiona. Miałem wrażenie, że miał więcej. Znaczy mniej. Znaczy tego swojego zdrowia. Uda się go zabić teraz? Wow. No ten demon już ma 5%. A tu wariat. Skoczny chłopak. Naprawdę nam się udało go zabić? O masakra, tyle potionów poszło. No naprawdę, to było straszne. No nie mówcie, że coś jeszcze przychodzi, nie? No, czy to nie jest przesada? Our forces on the island of Dawn were wiped out, and Elyon, the expedition leader, is missing in action. Elyon is one of Elkion's greatest heroes, so the Federation's high command planned a search. But Samael, commander of the forces in Velika, urged caution. The Federation can't spare troops with so many battles raging on the Argon front. Elyon's brother, Leander, demanded action and set out for the Island of Dawn. Samael offered some help. Young recruits to search for Elyon and explore the Island of Dawn as they travel.
train for battle. Wow, robi się groźnie. No dobra, może tyle groźnie. Inspired by Elyon's heroism and eager to do your part, you were one of the first to volunteer. Także przebrnęliśmy tutaj przez pierwszy jakiś akt, nie wiem, to jest jakiś pewnie początek, samouczek może, czy coś w tym stylu. Także tutaj myślę, że byśmy zakończyli ten odcinek, przynajmniej ja bym zakończył go. I no nic, nie pozostaje mi nic innego jak tutaj zaprosić was do oglądania kolejnych odcinków, bo one będą się ukazywały następne odcinki właśnie z tej gry, czyli Terra Online. Whatever's on that island, gra jest całkiem przyzwoita, naprawdę. Sądziłem, że aż tak może się spodobać. Bardzo, bardzo podobne do Alots Online. No i dobra, także żegnam się z wami. Do zobaczenia, na razie. Cześć. Może tutaj jeszcze tylko dokończymy właśnie sobie ten wstęp. I na tym to zakończymy. Then you need more ambitious dreams, my friend. Mysterious Island equals ancient treasures equals the perfect place for me. By the Titans, that island is huge. Enough chatter, recruits. Get down there and report for duty for the Federation.